To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego. To pierwsza obniżka od 4 lat. Ruch został podjęty w obawie przed spowolnieniem amerykańskiej gospodarki i wzrostem bezrobocia. Inflacja w sierpniu spadła do 2,5% i według prognoz w przyszłym roku ma utrzymać się na satysfakcjonującym poziomie. Przewodniczący Fedu Jerome Powell powiedział jednak, że obniżki stóp procentowych nie można traktować jako zapowiedzi dalszych ostrych cięć. Zgodnie z jego słowami, Rezerwa Federalna będzie reagować na dane makroekonomiczne zgodnie z potrzebami. Jeżeli inflacja będzie większa niż się spodziewano, można oczekiwać wolniejszego luzowania polityki monetarnej. Rynki nie zareagowały dużym entuzjazmem na decyzję Fedu. Akcje spółek indeksu S&P początkowo wzrosły o 1,1%, jednak przy zamknięciu było to już mniej niż 0,3%. Luzowanie polityki monetarnej przez Stany Zjednoczone to także sygnał dla całej światowej gospodarki. Wkrótce po ogłoszeniu decyzji wartość indeksu giełdowego Stoxx Europe wzrosła o 1%, a japońskiego Topix o 2,4%. Amerykańska gospodarka należy do największych, więc decyzjom amerykańskiego banku przyglądał się praktycznie cały świat, dlatego że po pierwsze lepsza kondycja amerykańskiej gospodarki będzie oddziaływała również na partnerów handlowych, a także zwłaszcza w Europie panuje takie przekonanie, że obniżki dość odważne przez amerykański Fed będą ośmielały inne banki centralne do tego, aby również obniżać stopy procentowe. Tutaj Europejski Bank Centralny już rozpoczął swoje obniżki i pewnie ten cykl będzie kontynuować. Tłumaczy Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksperci spodziewają się kolejnej obniżki amerykańskich stóp procentowych do poziomu 4,25% do 4,5% do końca roku. Wraz z wczorajszą decyzją zaprezentowane zostały prognozy członków, decydentów. No i te prognozy są dużo bardziej odważne niż te jeszcze te formułowane na początku lipca. Obecnie rzeczywiście członkowie wskazują, że dojdzie jeszcze w tym roku do obniżki o 50 punktów bazowych. Myślę, że jest to jak najbardziej realne, dlatego że ta inflacja rzeczywiście jeszcze nie osiągnęła tego celu, ale jest bardzo bliska, a jednak obawy o rynek pracy i o to, żeby znaleźć ten odpowiedni punkt, aby studzić inflację, a jeszcze nie doprowadzić do recesji, są duże. Myślę, że cykl będzie kontynuowany też w 2025, jednak członkowie wskazali, że ten taki docelowy poziom stóp to jest obecnie 2,9%. Amunicja zakupiona przez państwa Europy w Indiach trafiła na Ukrainę. Informację potwierdziło agencji Reutera 11 źródeł indyjskich i europejskich. Ma być to niewielka ilość, poniżej 1% tego, co Ukraina łącznie otrzymała z zagranicy. Wiadomość ta jest jednak zaskoczeniem, ponieważ Indie utrzymują dobre stosunki z Rosją. Importują z niej 60% swojego uzbrojenia oraz odmówiły włączenia się w zachodnie sankcje na to państwo. Mimo to Indie miały postrzegać wojnę na Ukrainie jako okazję do rozwoju własnego sektora obronnego. Wśród państw, które dostarczyły Kijowowi indyjską amunicję, miały być Włochy i Czechy. Najwięksi producenci broni z Indii przez 2 lata przed lutym 2022 roku sprzedali do tych państw towary o wartości zaledwie 2 800 000 dolarów. Od tego czasu do lipca 2024 roku wartość tego eksportu wyniosła już ponad 135 milionów dolarów. Rosjanie mieli podnosić te kwestie w rozmowach z Indiami. Część ekspertów jest jednak zdania, że relatywnie małe dostawy dla Ukrainy są jedynie wybiegiem dyplomatycznym, który umożliwia Indiom prezentowanie się jako państwo wspierające Kijów w relacjach z Zachodem. Irańscy hakerzy mieli wykraść dokumenty związane z kampanią prezydencką Donalda Trumpa i przekazać je osobom związanym z ówczesnym sztabem Joe Bidena oraz mediom. Informacje przekazali dyrektor wywiadu narodowego FBI oraz Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury. Służby nie poinformowały, jakiego rodzaju były to materiały. Już w sierpniu alarmowały natomiast, że Iran aktywnie ingeruje w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, także poprzez prowadzenie kampanii skierowanych do społeczeństwa. Mają one na celu pogłębienie podziałów. Irańska delegacja przy ONZ zaprzeczyła doniesieniom i przekazała, że Iran nie ma powodów, by ingerować w amerykańskie wybory. Northvolt, szwedzka firma produkująca akumulatory do pojazdów elektrycznych, walczy o przetrwanie, pisze Financial Times. Przedsiębiorstwo swojego czasu zebrało 15 miliardów dolarów na inwestycje w postaci papierów wartościowych, pożyczek i rządowego wsparcia. Więcej niż jakikolwiek startup w Europie. Było nadzieją na uniezależnienie się kontynentu od Stanów Zjednoczonych i Azji. Teraz jednak Northvolt ogranicza różne projekty i redukuje zatrudnienie.
Firma ogłosiła, że chce sprzedać niektóre segmenty działalności, takie jak produkowanie materiałów katodowych czy magazynowanie energii. Jednocześnie stara się zwiększyć produkcję w zakładzie w Heleftio, by uzyskać efekt skali i móc konkurować z producentami chińskimi, japońskimi i koreańskimi. Jest to jednak kosztowny proces, a działalność na razie nie przynosi dużych zysków. W 2023 roku zakład w Heleftio wytworzył akumulatory dla 17 tysięcy samochodów, czyli ponad 16 razy mniej niż wynoszą jego zdolności produkcyjne. Pierwsza bateria Northvolt wyszła z fabryki w 2021 roku, ale jej cena i wydajność okazały się zbyt mało atrakcyjne w stosunku do tych oferowanych przez konkurencję. Według prezesa firmy rentowność ma zostać osiągnięta w 2026 roku. To było Espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.